Witam w kolejnym odcinku na kanale Projekt Ink. Od zera do tatuatora numer 2. A tu jest szef. Siema. Marek postanowił przyjąć mnie, totalnego amatora. No, może nie totalnego, bo gdzieś tam jakieś podstawy rysunku mam, gdzieś tam jakąś wiedzę mam, postanowił mnie przyjąć do siebie na praktykę. Z Markiem jesteśmy z tego samego rocznika, czyli z dobrego rocznika, ale nieważne. Marek postanowił mnie przyjąć, a to nie jest oczywista sprawa. W tym właśnie odcinku będziemy też przedyskutowywać tą kwestię. Dlaczego kilka salonów przyjmie kogoś na praktyki w cudzysłowie, a wiele salonów tego nie chce uczynić i wiele tatuatorów odmawia. Dzisiaj jestem ja na praktykach i Marek jeszcze ma dzisiaj pod opieką dwie osoby, które poprosiły go o pomoc. Dlaczego postanowił ich przyjąć? Dowiemy się w tym odcinku. I teraz już dowiemy się, dlaczego Marek postanowił się przyjąć mnie. Ale to nie znaczy, że ja każdego przyjmuję. No właśnie, dlaczego przyjąłeś te dwie osoby na przykład, albo trzy osoby teraz? Znaczy tak, ty przyszedłeś dlatego, bo cię znam, bo cię lubię i chcę spróbować od zera, jak to idzie. No taką osobę jeszcze nie miałem, której od zera uczyłem, co mówić od początku. Mam tutaj dwie osoby dzisiaj, jest taka właśnie Alina jest z Rosji, przyjadę do Opola do nas i zaproponowała nam, umie coś już fajne, po prostu to szlifujemy teraz kunszt jej zdolności, co już umie. Jest jeszcze ten Alex z Krapkowicy, przyjeżdża do mnie. No i tak ogólnie patrzałem. Co dokładnie robią, idą fajny styl, który tu u nas jeszcze w tym nie robi. Wiadomo, Tomek, ja i Julia się w jednym stylu, tak. A coś nowego się przyda. Te dwie osoby troszkę idą całkowicie w innym kierunku. A jakim idą? No coś bardziej właśnie pod new school, old school, grube linie, to są tego na przykład. No właśnie, tak. Ty zauważyłem, też chciałbyś w takim też specyficznym stylu iść, który teraz jest oczywiście modzie, to się sprzedaje teraz. Niekoniecznie musisz to też robić, tak jak ja ci to będę pokazywał, ale widziałem, co rysujesz, więc coś z tego będzie jeszcze. I z góry już dziękuję teraz za pierwszy odcinek, który był bardzo dobrze przez nas odebrany. Od zera do tatuatora był mega dobrze odebrany. Mam nadzieję, że kolejne odcinki również będą pozytywnie odbierane. A my z Markiem idziemy dalej tatuować. Działać. Szef, słuchaj, w poprzednim odcinku już była też mowa krótka na ten temat. No już staż masz dosyć długi, tak? Gdzieś 12 lat dziarasz. 11. No i też w tym czasie nie tylko sam siebie wyuczyłeś, ale też już kogoś wyuczyłeś, tak? Człowiek w ogóle cały czas się uczy. Okej. Okay. No, a ile wyuczyłem osób, to czy nie wyuczyłem? No po prostu zaczynali u mnie i gdzieś tam teraz swoje mają u kogoś w sobie. No. Tak było może... 7, 8 osób, no 8. 9 osób. No bo teraz mamy też takie czasy, no, że dużo osób się uczy tatuować. Tak, nawet dzisiaj przy tym jednym dniu 3 osoby jakby są w salonie na przyuczeniu. Jak ty radzisz? Czy zaczynać w domu gdzieś tam w piwnicach sobie samemu dziubać? Czy teraz w tych czasach ta dostępność jest ogólnie duża? Czy jednak gdzieś kogoś poprosić o pomoc? I drugi temat, też tatuatorzy niechętnie też dają jakby wskazówki, dają rady i u ciebie jest to inaczej. Ty jesteś jednak otwarty. Powiem ci, że ja się troszkę dzielę wiedzą, bo ja zaczynałem, nie było takiej możliwości. Nie było tyle na internecie jeszcze przykładów, ani nie było tyle filmików nagrywanych. Teraz dostępności social media i te wszystkie internety, YouTube, nie YouTube, tam jest wszystko położone już kawę na ławę. Tam możesz się wszystko robić stamtąd, więc spokojnie, nawet jak jest możliwość, to najlepiej wiadomo iść do studia, pogadać, popytać byle kogo, właśnie może ktoś się zgodzi, żeby przyjść poglądać. Ja osobiście nie miałem takiej możliwości, musiałem wszystko w domu, sam robiłem to do prób i błędów jeszcze. Jak wielu innych. No to wielu to... innych, nie. Jeździło się na konwenty, oglądało się z komuś za pleców, pytało się różne rzeczy. Po studiach też jeździłem, pytałem różne rzeczy, no i tak zostało, nie. No i też może byłem w jednym czy dwóch studiach, gdzie to po prostu... No nie dostałem tej informacji, tam musiałem zapłacić albo coś i powiedziałem sobie, no teraz jak jest taka możliwość i ktoś widzę, że chce i ma chęci, zajawka mu nie minie, czemu pomóc mogę? To co wiem, mogę powiedzieć. A czemu myślisz, że inni nie chcą na przykład? Czego nie chcą? No przyuczyć kogoś, powiedzą idź. Słuchaj, no są też no, tacy tatuaże klasy światowej, no wiadomo, taka liga, no to mają swoje jakieś tam knyfy i nie chcą wszystkiego zdradzać dokładnie, co mówione. Aczkolwiek robią teraz jakieś są seminaria płatne, też tam dużo rzeczy to nie licho płatne. No i nie licho płatne właśnie, więc... Można już wszystko, naprawdę, nie? Ludzie się dzielą wiedzą, więc są okej, mi się wydaje. No ale czyli warto jednak do tego salonu przejść pod okiem? Lepiej, tak. Można wszystko bardziej profesjonalnie i szybciej zacząć i nawet może troszkę krócej potrwać.
Mhm. A powiedz mi teraz tak, bo ty no, wyuczyłeś, że tak mówią, albo zaczynali uczyć. Obserwujesz ich postęp, czy nie? Jasne, że tak. Dzisiaj mam kontakty, widzę, co robią i naprawdę to już są... porządne rzeczy zrobią. Czyli dałby sobie przez nich wytatuować? Jasne, nawet mam sam od nich też tatuaże, więc jest dobrze. Co polecasz takiej osobie, która teraz umie rysować i dobra? No może nie chce tatuować, nie wiem. Dobra, umie rysować i chce się podjąć tatuażu, tak? Bo... chciałby zacząć przygodę z tatuażem, tak? No tak. Co mogę polecić? Działać. Robić. Czyli trzeba, ale dobra, no to najpierw trzeba coś, Marek, wymyślić. Czyli trzeba na przykład stwierdzić, dobra, tak jak ty. Idę do góry. Zapytać się. Się nie od dzisiaj, masz tutaj szwagra jeszcze u nas, więc tak. Po znajomościach wszedłeś tutaj i możemy coś zrobić. Po szwagrowsku ciebie poznałem, że tak powiem. Dwóch szwagrów mamy. Tak. To jest to. No tak, w sumie to, co my teraz robimy, tą całą serię od zera do tatuatora, no to pokazuje w sumie, jak to powinno przebiegać, tak? Mhm. Więc tutaj nie ma co dużo gadać, tylko dużo pokazywać i mniej mówić, więcej robić, tak? Tak, właśnie tak. Mniej mówić, więcej robić. Działaj tutaj dalej, ja tam sobie dalej cię ogarnę. No, pytania, odpowiedzi na pytania, co zacząć, jak to zacząć, co i jak, także działaj. Poznajcie Aleksa. Aleks to jest również początkujący tatuator. Na ile początkujący? Powiedz mi, od kiedy tatuujesz? Tatuuję już jakiś czas, lecz mam problemy na przykład z ręką i przez jakiś czas mnie to ograniczało, że nie mogę tatuować. Mhm. Teraz tak stale to mam powiedzmy, nawet jakieś tak półtorej miesiąca już tak wróciłem, że już mogę, już sobie poradziłem, wyleczyłem rękę, że tak powiem. Czyli tak jakby to są twoje początki i... Początki początków, tak? Czyli to, co mnie jeszcze będzie czekało za chwilę, to teraz ty jesteś, tak? Czyli ja jestem na początku, a teraz... Początku projektowania i rysowania? No tak, dokładnie, w tym stylu, no już wiesz, no... Przyglądam się tobie teraz, wiesz, dla mnie twoje rady to też jest pewna lekcja, tak? Od osoby, która już gdzieś siedzi w tym. Ile ty masz lat, powiedz mi, żeby teraz mniej więcej... Ja mam 19 lat. 19 lat? 19 lat mam, tak. Jakie czasy, zobacz. To spoko. Powiedz mi, jak to się zaczęło, jak to się stało, że postanowiłeś coś tytułować, tak? Wiesz co, zawsze miałem to zajadkę, jak już kocham, byłem dzieckiem. To zawsze były takie, wiesz, rękawy sztuczne nakładane. Tak. No to zawsze sobie coś takiego nakładałem. Po prostu miałem pasję, że zawsze coś tam rysowałem. Mhm. I kiedyś mój tatuażysta mi powiedział, czy nie chciałbym spróbować, bo mam po mnie fajną kreskę czy coś takiego. No i to był taki, wiesz, przełom, że kurwa, jeśli kolega tatuażysta powiedział, że mógłbym spróbować, że może dam radę, to czemu nie? Ale zawsze tego miałem zajawy, do tego, do deski, takie dwie moje główne pasje. A, do deski, tak? Tak. Chłopak, czyli tatuator, który na desce jeździ, no nie brzmi to teraz trochę też dla ciebie trochę wykluczające się? Nie, jest w Polsce dużo tatuażystów jeżdżących na desce, uprawiających różne sporty i to jest według mnie spoko, że każdy ma swoją pasję, nie? A powiedz mi, w jakim stylu ty idziesz lub chcesz iść? Czym się czujesz dobrze? Ja ogólnie chciałbym robić tradycyjne odskórowe, chociaż nie jestem zamknięty w ramach, bo no, trzeba wszystkiego spróbować. Tak. Ale nie chcę też się porwać na jakieś turbo wielkie prace na razie, no bo jak w domu to jest jeszcze nauka i troszkę dużo rzeczy przede mną jeszcze. To powiedz mi, co cię skłoniło do tego, żeby tutaj do Marka, do Tatu 13 przyjść? Tutaj? Na te praktyki, że tak powiem. Stary, centralnie przypadek, nie? Przyszedłem sobie kiedyś i zapytać się dla siebie o tatuaż. No. No i Marek tak patrzy na mnie i mi powiedział wprost, że dziaram. Nie wiem skąd to powiedział, no, że dziaram, nie? No wiem, że coś tam się uczy. No i później właśnie zaczęły się takie rozmowy. Jakiś czas temu też tu wykonywałem tatuaż. Później mówię, właśnie miałem te problemy z ręką, to nie przychodziłem. Teraz ostatnio byłem, to właśnie Marek mi zaproponował, jak ponieważ mam tego drogą bolę do zrobienia, żebym przyjechał tutaj zrobić zdjęć, tak po nazwę. No. Pod jego okiem. Pod jego okiem, dokładnie. No i tak to się robi. Mhm. Czyli co polecasz mi, co proponujesz mi, co jako początkujący totalnie, który jeszcze nawet nie tatuował, że tak powiem, żywej istoty w tym okresie, bo kiedyś tatuowałem, ale to jest temat na inny odcinek. Widziałem filmik, jak tatuowałeś, taką sztuczną dłoń chyba, nie? Tak. To już starszy film, jak tatuowałem sztuczną dłoń, popatrz, to jesteś w temacie, no to miło, ale... No, śledzę to wszystko, co się dzieje. I to tak, co polecasz mi? To... Polecam ci to, co mi Marek powiedział przy pierwszej dziarze i co ci powiedział chyba w ostatnim filmiku, praktyka, nie? Bo ja sam od siebie nic nie powiem, ale to co mi, i to się sprawdza. Tak? Ja siedzę w chacie, to ja naprawdę dużo rysuję, robię wszystkiego. Czyli też swój wolny czas poświęcasz na to, żeby tak.
się doszkalać, do nowej wiedzy nabierać, gdzieś tam filmiki YouTube'owe to sprawy pewnie też. Tak, sprawdzam to wszystko, chociaż taka rada kiedyś powiedział, że nie warto też sugerować, bo samemu trzeba wyczuć. No tak, bo nie ma chyba takiego złotego środka, na przykład jeden używa takiej igły, a drugi inny do tego samego, do tej podobnej pracy, tak? Więc no to wszystko przede mną, także no... Tak, też na zasadzie, wiesz, wysługu igły, wszystkiego tam. I tego samemu trzeba sobie opracować. Ja pomału do tego już dochodzę, nie? Na szczęście teraz kupiłem dużo maszynki, którą Marek poleci, bo pierwszą miałem za sobą polski styl. No i jakoś się kręci do przodu pomału. No to super, no to wiesz, no to będziemy się spotykać tutaj w studiu. Ja tobie życzę też no, powodzenia, żeby to wszystko wypaliło. Ty mi pewnie też życzysz powodzenia, no i działajcie dalej, ja lecę dalej, zobaczę całą markę. A ty, Julia, jakie masz rady dla osób, które chcą rozpocząć swoje działanie w tatuażu? Jak ty może zaczęłaś, o tak pokrótce? Ja z przypadku zaczęłam. Z przypadku? Tak, z przypadku. To co się wydarzyło? Pracę szukałam. Poważnie? Taka sytuacja była? Pracę szukałaś? Bo też takie sytuacje, też o takich sytuacjach słyszałem, że ktoś szukał pracy, został zwolniony gdzieś tam w swojej aktualnej pracy, no i stwierdził, że dobra. No i szukałam pracy, trafiłam do studia tatuażu, no i tam mi się to spodobało, później sama zaczęłam trenować w domu, siedziałam, robiłam tatuaże na sztucznej skórze. Ile tych sztucznych skór poszło? Dużo czy mało? Mało, więcej było świńskich nożyków. Ej, to nie jest po wegańsku. Ja nie jestem weganką. Czyli co tak pokrótku? No trzeba działać, tak? Tak, trzeba ćwiczyć jak najwięcej. Tak naprawdę. Kolejny dzień praktyk za mną. Powiem wam szczerze, że ja tutaj nawet siedząc, obserwuję drożowania z tatuatorami, swoje wnioski wyciągam. Jak widzieliście na nagraniu, rozmawiałem chwilkę z Julią. Dużo z Markiem i nawet z Aleksem, który również zaczyna swoją przygodę z tatuowaniem. Również od niego, mimo iż jest też początkującym tatuatorem, jakieś swoje małe wnioski już wyciągnąłem, małą lekcję już dostałem od niego, tak? Mam nadzieję, że również wam to, co ja wam tutaj pokazuję, się podoba. Po pierwszym odcinku widać, że zainteresowanie jest spore. Zobaczymy, jak będzie po drugim, trzecim, czwartym i kolejnym. Mam już pomysły na swój mały taki styl, ale do tego jeszcze długa droga. Zachęcam do obserwacji kanału, obserwacji również profilu instagramowego Tatu13 w Opolu, jak i Facebooka. Subskrybujcie kanał, dajcie koniecznie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka. To by było tyle. Do następnego i koniecznie komentujcie to, co wam przyjdzie na myśl i jakie macie spostrzeżenia, informacje i dobre rady. Dziękuję. Hej!